z opowiadań najczęściej pracowników i z opowiadań. Tak. Dzisiaj co prawda zapomniałam wtedy powiedzieć, że będzie druga część o Elvis Kosie. I jest druga część. Właściwie to wam opowiem takie fakty, o których mało kto wie. To się wyczytało na całych stronach, że tak jak to na wiadomo, Elvis Kosa była truciel karkonoszy. Tak to nazywają niektórzy. I właściwie początki fabryki sięgają drugiej połowy XIX wieku, wtedy pod małej jeleniogórskiej wsi wybudowano fabrykę papieru i była taka mała fabryka papieru, papier produkowali. Nie, taki ktoś jakiś Ferdynand, nie pamiętam do końca nazwiska, wybudował na własny koszt w celu rozumnie, a po wojnie fabryka ta powstała na niemieckiej fabryce zniszczonych podczas II wojny światowej. No i wiadomo, tak jak tutaj mieszkańcy tej ulicy, jesteśmy na ulicy Nadbrzeżnej, odczuli, bo nie tu mieli najbliżej, ten skrót odczuli. I tutaj śmierdziało zgniłymi jajami. I jest też odstojnik tego, nazywany nieczynny osadnik, co później wam pokażę też w tym filmie jeszcze. Także jedziemy na odstęp. Tutaj za tą górą, tu jest droga i tam za tą górą znajdował się odstojnik Elvis Kosy, czyli inaczej nazywany nieczynny osadnik. I to byłoby już na tyle. Żegnam do następnego odcinka.